witam firmę Hosmed. Dzisiaj bez prezesa. Co? Ale będzie robota szła bez prezesa, co? Najpierw tutaj młoda, bo bez młoda to nie robota. Dobra. Coś dużego ściąga? No nawóz. Cała ciężarówka nawozu. On nie będzie wjeżdżał, bo się nie? No. Też mówiłeś, że to nie działa, to po co ruszasz? Nie, że paliczkę opaliłem, bo coś wpadło, wiesz, się trzyma. Słucham? Tak starczy? No, bo może... w big bagach no, tak? Może 4 worki naraz byś brał. A, 10. Co? 10. One 2 tony wtedy. No. Ile jest big bag? 500 kilo. No. Nie, po 2, bo to się waży. No waży, dobra. Nie, to bach na bok, na razie gdzieś mu to zwalisz, a pojedzie. My trochę jeżdżenie. Tu się zwalimy koło tego, koło zbiornika paliwa i łyżki tak. Mojej. Tak. A później się gdzieś tu poukłada. Bo później tam będzie, o, na wprost, no. To pewnie, to najpierw tam, ile no. Tych big bagów jest w górze? 500 kilo, czyli 48 worków. Big baga? Tak. No dobra, to tu pozwalamy. Częściowo gdzieś tutaj pozwalamy. No, no dobra. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku, z tej strony Adrian i przyjechał do nas nowy, kolejny nawóz na gospodarstwo. Jest to kizeryt. Całego tira wzięliśmy. Dzień dobry, witam kierowcę. Cześć, witam. Cześć. Co? Dzwoniliśmy i mówią, że jest pomylony, bo miał być z bykiem. To ładny dym. To dzwonię tam, zaraz zobaczymy. Tak. No i problem. Dobry. Zastanowałeś nadjechać, nie mogę. Zaraz będzie, zaraz będzie wjazd. Zaraz wjeżdżamy z powrotem. Nie, raczej nikogo nie znajdą, będę z powrotem. I tam pasuje. Gdzie będę w domu, jutro przyjadę znów. A deska połamaliśmy. A nie, ona była połamana. Ona była połamana. A rozumiem. Całe szczęście, już myśleliśmy. Nie musisz za deskę oddawać. No. Deska była połamana i dobra, to jak ktoś będziesz wiedział, to dawaj sam. Dobra. No dobra. Deskę przełożę i... No, i pomogę ci. Tą deskę pan zabiera? Nie. Jeszcze opał darmowy, ja... To jest kierowca. To jest firma. Plomba to na trytkę zrobiona. No to... Afera nawozowa wyszła. Ale mi mówił przedstawiciel, w czerwonych workach przyjdzie. No ale to może worków nie mieli, wiesz? No. Nie, to pewnie... Przyszło luzem i oni to przesypywali. O kurwa. Afera nawozowa wyszła. Jakby powiedzieli wcześniej. No, że takie to by się, że nie, coś, nie, to no. By się nie wzięli, bo żeby się chcieli tamte i koniec. Znaczy, nie? No by powiedzieli, że tutaj będzie po prostu przyjdzie oryginał w kizery w zamienniku worku. Tu będziesz się kłaść? Tu mogę odjechać. Kurwa. O ty dziadzie, puszczaj! Ciężkie odpalanie. Halo? No witam. I co, mieli tyle? Nie. Chłopa, no co za sklip. Halo. Halo, witam firmę. I co tam rozładował? Zahaczył ciężarówkę, z naczepą poszedł, tu zahaczył o mur. No ty chyba nie wiesz, o kim mówisz. No mówię ci, kierownika nie ma, robota nie idzie. Operatora, przestań je... Kierownika nie ma, robota nie idzie, mówię ci. Idzie, nie bój się. Myślisz? No raczej.
Co? Uchwyt fake od Bolta, od Big Baga, nie? No. A gdzie? Tu? Dobra. Czy wszystko przerobiłem na piątki już? Gadajmy trochę, jak chcesz, to możemy ci zrobić detalę. Ile masz tych jest? Ile jest wszystkie, nie? Wszystkie, no. No, byś na piątku, w sensie. No trochę jest tych gniazd. No. To masz wszędzie, nie? W tych... Raz, dwa, trzy... To jest cztery, pięć... Nie dużo, pięć. I maszyny wymieniać wtedy na piątki, nie? No ile, no, ile tam maszyn? Przedłużacie. No, przy, no samce, nie? No. No. Bo nie do tej popadu do chustka o ten beton. No? No dobra, to zobaczymy. Dobra, ja to załatwię, to... Ten, to kupujesz więcej gniazd? Ile? No. Wtedy piątek kupujesz? No sześć, tak widzieliśmy tam. Sześć? No i samce kup. Dobra, samce ile tam będzie? Trójka? No kup. Masz 6 też i będzie dobrze, bo tak i tak niech zostawiam na zapas. Masz nożyk? Moi drodzy, powiem wam tak. Zostaliśmy poinformowani, że przyjdzie do nas oryginalny po prostu kizeryt w oryginalnych workach z bykiem. Okazuje się, że przychodzi do nas inny kizeryt, no i trochę zamieszanie powstało, bo nie wiedzieliśmy, czy to jest oryginał, czy nie oryginał. Nie ma żadnych plomb na workach i tak, kurczę, wyszło troszeczkę zamieszanie. Ale co do czego, to dogadaliśmy się i tyle. Szybko rozładunek i kierowca nie miał żadnych pretensji. Tu będzie można wziąć. W tym roku byłeś niegrzeczny. Szkoda. Koparka. Co tu musisz zrobić? Tu cię ci... Olej, nie wiesz, zimny i nie chcę wchodzić aż tak, nie? Ja trochę sobie radzić w zimę. Nie powinno się tak grzać, no... Dobra, trzymaj się. To tam, wiesz... No to jak chcesz, to teraz mogę ci dać, chcesz? Czy dopiero to wszystko liczymy, jak będzie to hala jak robiona? Ten, jak nie dał, jak nie dałeś za tamto, no to spokojnie, to ja sobie... Bo Konrad mówił, będzie... No to ja wpiszę sobie wszystko na spokojnie, bo coś jeszcze będziesz chciał? No hala będzie, to no będziecie to... od was, ty będziesz, nie? No. To ty osobno chcesz, jak to jest? Nie, to... No firmowo, no, dobra. To jest moja jedna działalność. No. Tutaj? Nie. Tutaj? No. Kurwa. No jak było minus 15. Zimno było, nie? Minus 15 było dzisiaj rano? Nie, no wczoraj. Wczoraj, no. Dzisiaj było dymo. Ale już ciepło czuć tutaj, nie? Czuć ciepło. No, piwo nie odmarzło. Słucham? Piwo nie odmarzło. Piwo nie odmarzło, no. Piwo nam nie odmarzło. Ile jest? O kurwa, minus 1. Czuć ciepło. Mówili, że lampki zaraz się przepalą, jak 4 razy zapalę pod rząd. Raz, dwa, trzy, cztery. Kurwa, siecą! Panie! Cuda się zdarzają. Może akurat u nas takie będą, że będą dobre. Dobra, wiecie, chłopaki? Mamy już wieczór. Znaczy wieczór. Mamy po obiedzie. Tak naprawdę jest godzina 14. 50, coś takiego. Robi się ciemno, szarawo. Właśnie przykrywamy ten nawóz, co nam doszedł. Trzeba odśnieżyć górę i rozłożyć plandekę. Tak i tak niedługo będzie rozsiewane. W lutym zobaczymy.
coś takiego. Idzie do nas ocieplenie jakieś, zobaczymy, bo ma niby już zacząć jutro padać deszcz. Co lód się zrobił? Ty, pada deszcz już. On będzie go oleć, a jest minus 3. Thank you.